Witajcie, kolejny miesiąc, mamy lipiec, kolejny kwartał się w grze zaczyna, a miesiąc czerwiec, lipiec nawet wydaje mi się, że będzie dużo gorszym miesiącem dla Star Wars Galaxy of Heroes, ale o tym dlaczego za moment. No niestety jestem pełny braku entuzjazmu. W każdym razie no zacznijmy od tego, co robię, a co się udało zrobić. Jak widzicie, jest Starkiller, ci co śledzą mój kanał, wiedzą, że event już jest zrobiony, więc cała zgraja udało się zrobić, czyli jest Dash Rendar, on nie rebelem, tylko Skandrelem. Wreszcie mam jakiegoś dobrego Skandrela, lidera. Następnie oczywiście z Sithów Darth Talon, też na relik 5. Mara Jade z Imperium. Tutaj jest Mara Jade, relik 5. No i ostatni był Kyle Katarn, też na relik 5 podniesiony. No i dzięki temu oczywiście Starkillera i w chwili obecnej mam go na girze 11, blisko 12. No i będę go cisnął dalej, żeby jak najwyżej podciągnąć. Jeżeli chodzi o flotę, no to nie pamiętam, czy już w zeszłym miesiącu, czy w tym, ale w każdym razie Admirał Piet jest relik 9. No i chciałem, żeby mieć spokój trochę, choć na statkach podciągnąłem pozostałych Bounty Hunters. Może lepiej będzie, jak wejdę sobie w Scoundrels, gdyż The Mandalorian na relik 6 z 5 podciągnąłem. Cad Bane z 5 podciągnąłem aż na 8. Więc trochę tych materiałów po drodze mi poszło, żeby te statki podciągnąć, nie ma co. Więc trochę w tym miesiącu się udało zrobić. Niestety jeszcze nie dociągnąłem wszystkie mody na First Order, ale w każdym razie oficer ma, Hux ma, Kylo Ren Unmasked też. Teraz właśnie Kylo Rena mody do 6E, żeby pod flotę były, podciągam. Captain Phasma też się udało, więc no kilka postaci jest. Zostaje właśnie First Order Stormtrooper i Kylo Ren. No i wreszcie tam na Grand Arenie może coś spróbuję pograć tymi First Orderami w ataku, ponieważ też udało się zrobić na 7 gwiazdek Echelona w tym miesiącu, więc wreszcie będę tą flotą mógł coś polatać. No czy to tak będzie, to jeszcze się okaże, bo trzeba do tych flot jakoś dojść, a datakrony naprawdę zabiły mi chęć do gry. Moje datakrony wyglądają tak, mam ich bardzo dużo, ale na niskich levelach. Kto będzie miał jak najszybciej dla Galactic Republic czy dla Rey, Inkwizytorów, dla Gasa tam na ten relik 4, gdzie są stany. O czym jeszcze zapomniałem? Jeszcze raz, bo sobie gdzieś zapisałem, żeby to powiedzieć. A więc tak, dla Jedi Mastera Kenobiego, czyli ten dla Galactic Republic, dla Rey, dla Inkwizycji, dla Lorda Vadera, chociaż ten akurat nie trzeba wysoko, tam na level 6 wystarczy gdzieś. No i dla Gasa ze stanami, no to wtedy będzie miał spokojną Grand Arenę. Kto tego nie ma, no to będzie po prostu przegrywać. Ja właśnie się o tym przekonałem dość mocno i boli mnie to bardzo i strasznie mi chęć do gry odchodzi. Bardzo, bardzo mocno odchodzi. Jeszcze myślę, że coś pociągnę, bo chcę chociażby Malgusa sobie zobaczyć, jak będzie się nim grało, ale no jestem na takim momencie, że bardzo mi się nie chce wgrać już powoli w Star Wars Galaxy of Heroes, tak szczerze wam powiem. Co to dalej będzie, to nie wiem. Jest naprawdę ciężko. Naprawdę ciężko. I te datakrony to zrobiły taki pay to win, którego jeszcze do tej pory naprawdę nie było. Do tej pory. Ale w każdym razie, co chcę robić? Dalej Inkwizycję. Nin Sisters udało się na 7 gwiazdkę wbić. Jak widać, Seven Sister już blisko. No i Eight Brother w tym miesiącu powinno się udać. Fifth Brother na razie nie robię, ponieważ części na reliki mi są potrzebne. No jak widzieliście tego, chociażby Cad Bane na relik 8, czy Mandalorian, czy Pieta, no trzeba było to jakoś wbić, a teraz trzeba cisnąć Starkillera. Więc no główne moje zajęcie w tym miesiącu to będzie przede wszystkim robienie Starkillera i Juhani, która jest w Old Republic. No w chwili obecnej mam ją na girze 12. No i plan jest, żeby tak minimum relik 5, no i dać jej ten datacron pod Territory Wars, który jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Szkoda, że niestety to Juhani będzie bezużyteczna na Grand Arenę, pomimo tego, że chcę ją tak właśnie mocno podnieść. Jak widać, części już tutaj mam sporo, ale będę patrzył na to, żeby Malgusa po prostu wbić, więc mam dla niego gir oszczędzony i nie będę chciał używać, więc gdzieś muszę tam uważać. No i przede wszystkim w tym miesiącu będzie ten Darth Malgus. Będę go odblokowywać, bo jak widać już brakuje tylko 100 szardów równiutkie, więc na pewno odblokować go, myślę, że odblokuję w tym miesiącu, bo już za 10 dni czy 9 dni Conquest ruszy, no i zobaczymy Malgus, co będzie on w stanie zrobić. Na razie wygląda, że no będzie bardzo, bardzo dużym wzmocnieniem dla Seed Empire, ale niestety jego mikrony dla niektórych oczywiście są pod Territory Wars, a pod Grand Arenę nie ma niestety nic. No i to trochę szkoda, ale cóż, no zobaczymy co ten Darth Malgus pokaże nam w grze, chyba że dadzą mu jakiś datakron za te 3 miesiące, gdy będzie rotacja tych datakronów. No i to tyle, więc przede wszystkim Starkiller na ten miesiąc, Malgus i Juhani. Te 3 postacie mam zamiar na relik zrobić. Starkillera na relik 8, Darth Malgusa na relik 8, Juhani relik 5, więc no te reliki dość wysokie, więc zajmie to dużo. No jak ich jakimś cudem bym tą trójkę zdążył zrobić w tym miesiącu, no to wtedy rozpocznę girowanie Inkwizycji, po to, żeby mieli wszyscy relik 5 i żeby Wielkiego Inkwizytora następnym razem, taką mam nadzieję, że następnym razem na następny event uda mi się Inkwizytora odblokować. I to tyle, dajcie znać, co wy robicie, jakie postaci wam się udało zrobić. No i cóż, jeżeli chcecie, to się podzielcie o datakrona, co myślicie o datakronach. W tej chwili mi się to mega nie podoba, jest pay to win takiego, którego nie było, więc w Kyber 1 będą tylko osoby, które będą bardzo mocno cisnąć Conquest i bardzo dużo kryształu wydawać na odświeżenia Conquestu i będą zbierać te datakrony jak najwyżej, reszta to będzie Kyber 2 i niżej. Wiadomo, że jeżeli ktoś też na tych dolnych rangach, gdzie są po prostu świeżi gracze, będą też cisnąć jakieś osoby datakrony, to będzie naprawdę ciężko je przejść. No i te datakrony, nie wiem, czy tą grę nie zabiją z czasem. I po prostu ci, co będą chcieli zobaczyć coś lepszego, będą musieli grać w nową grę od Capital Games, którą będzie te całe Władca Pierścieni i tam będzie można zerknąć, co to będzie, ale Star Wars Galaxy of Heroes chyba powoli będzie umierać. Niestety tak to wygląda, coraz mniej pieniędzy zarabiają, bardzo dużo pieniędzy zarabiają, ale coraz mniej na tej grze. No i widać, że się skupiają po prostu już na nowej. Coś niby do tych Gwiezdnych Wojen dodają, ale nie wydaje mi się, żeby ta gra jeszcze max 2 lat przeżyła na takim poziomie, że ludzie będą grać. Ta gra powoli chyba będzie umierać, jeżeli tak to dalej będzie wyglądać, ale kto wie, może coś jeszcze z tej gry będzie. Przez to, że to jest Star Wars, dlatego jeszcze w to gram, ale jakby to nie było w nagłówku Star Wars, to myślę, że bym pewnie już skończył. Ale dobra, koniec narzekania. Do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes. No i jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, możecie zadawać w komentarzach i według swojej wiedzy postaram się oczywiście pomóc. Do usłyszenia.